Dzień dobry. Tu mówi Krzysztof Srywalowicz. Jest 20 lipca, godzina 19:41. Uf. Nic nie pozostaje, jak tylko być złym na ten zaplanowany konflikt między fizyką a chemią. To wszystko jest zgodne z planem i od dawna postanowione. Być może jestem mitomanem, ale obserwuję swoje życie i po prostu zawsze tak miało być. Ktoś zaplanował, ktoś zrealizował, nic go nigdy nie obchodzili żadni ludzie. Ludzie pojedynczy są pionkami na szachownicy, którą ktoś kierujący tym światem przestawia jak tak, żeby mu wszystkie wersety się zgadzały. I w tym momencie na przykład, jeżeli chodzi o tą objętość molową, to jest wyrażenie fizyczne, ale tak naprawdę to jest używane przez chemików i jednostka to wskazuje na to jednostka. Jeżeli coś rozcieńcza w ilości bardzo niewielkiej, kilku gramów, w całym molu, czyli w 22 litrach czegoś innego, to jest wtedy w gramach na mol. Ale to jest przecież bardzo duże rozcieńczenie. Tak duże rozcieńczenie, że interesuje ono przede wszystkim chemików, którzy, że tak powiem, przygotowują zapachy, przygotowują lekarstwa, przygotowują wiele substancji chemicznych, których zbyt wielkie stężenie jest dla ludzi szkodliwe. W związku z tym przygotowują je w tak małej ilości, żeby no, nie zaszkodziło. I w tym momencie potrzebna jest im taka jednostka, na przykład gramy na mol, żeby ocenić dokładnie ile tego, jakie ma być stężenie tego roztworu. I to jest, wszystko jest ok, tylko tyle, że jak gdyby jest wyrażone w jednostkach fizycznych. W jednostkach fizycznych i w związku z tym trzeba zaraz brać 10 do minus 6 kilograma i na mol. I, że tak powiem, wszystko to się bardzo komplikuje i robi się tak zawiłe, bo trzeba się teraz zastanowić nad tym, ile to jest 10 do minus 6 kilograma. Tak naprawdę to ile to jest 10 do minus 6 kilograma? Do minus 6 z 1000. Kilo to 1000. Z kilogram, 1000 gramów. 10 do minus 6 z 1000. No to jest 1000. 1000 grama na mol. Minimalna ilość. Tak minimalna jak feromony. No a jednak cenne. Ale to jeszcze nic, bo jak pomyślałem sobie o fizycznej wartości, która jest nazywana masą cząsteczkową. To w tym momencie, czy masa cząsteczkowa to jest masa cząsteczki? Ależ skąd? Masa cząsteczkowa to jest masa mola cząsteczek, czyli 22 litrów. 22 litrów i 0,4 litra. I to jest dopiero liczba Avogadro cząsteczek w tych 22 litrach ma jakąś masę. I teraz w tym momencie, jeżeli się podzieli masę tego mola cząsteczek przez liczbę Avogadro, to wychodzi masa cząsteczkowa. Masa cząsteczki. Masa cząsteczkowa podzielona przez liczbę Avogadro to dopiero jest masa cząsteczki. I w tym momencie dopiero zaczynamy się zastanawiać nad tym, że przecież Avogadro, Włoch w 1800 którymś tam roku, musiał już jak gdyby wiedzieć wszystko o wszystkim. Wszystko o wszystkim atomach na Ziemi
i znać każdej, że tak powiem, budowę elektronową i wiedzieć, ile która że waży. No chyba, że zważył wszystkie substancje i zmierzył, ile każda z nich ma moli. Ile waży mol każdej substancji. No nie, no potem przez wieki ważono wszystkie substancje i wyznaczano tą masę cząsteczkową mola, żeby potem podzielić przez ilość cząsteczek w molu. Bo liczba cząsteczek w molu to przecież była też liczba Avogadro. Liczba cząsteczek w molu ustalił Avogadro, wiedząc już wszystko o wszystkim. Czyli tak jakby piramida stała na swoim szczycie, a nie na podstawie. Wszystko do góry nogami. Wszystko wiedział, wszystko postanowił i wszystko się zaczęło dziać zgodnie z jego wolą. No, tak cały świat nauki, że tak powiem, utrzymuje ciągle, że to wszystko jest prawda i że to wszystko jest bardzo dokładnie sprawdzone, wyliczone, zmierzone. Każdy, że tak powiem, każdy profesor zna wszystkie szczegóły każdego aspektu sprawy. No i wszystko się cały czas zgadza. Tylko czy to się na pewno zgadza, skoro tak waży na ludzkim życiu? Może to jest celowo, może dla dobra, może dla zła. Nic nie wiadomo, natomiast na pewno dla dobra tego stanu naukowego, który no, posiada informacje o wszystkich tych wielkościach, który wie, ile to jest masa cząsteczki, a ile to jest masa cząsteczkowa, ile to jest objętość molowa, a ile to jest objętość mola. Takie dobra i drobna literka, a zmienia zupełnie sens. Więc bardzo ważne jest, żeby tego wszystkiego jeszcze raz się nauczyć, jeszcze raz przeczytać, jeszcze raz się dowiedzieć. No i teraz już nie chcę. Dziękuję bardzo.